Miód z naszej mini pasieki smacznego. Tak, moi kochani, ja sobie siedzę i jak prawdziwy niedźwiadek, chociaż do niedźwiadka to mi daleko, zacinam sobie miodek. Wy też tak na pewno robicie albo robiliście. Normalnie łyżką do japy, kurde. Miodek, pierwszy sort od Jarka i Izy. Zapraszam na kanał do Jarka i Izy. Link będzie oczywiście w opisie. Gdzie mi tu spadłeś? A, widzicie, miałem przygotowane, o proszę. Wiedzieliście, że w Grudziądzu jest browar, bo ja nie. A jak jest Grudziądz, to pozdro Dario, pozdro Marcin, uściski Joasiu. Dostałem z Lubawy od Iwonki taką paczkę. Tu jest chyba ze 4, jak nie 5 kilo kapsli. 2 tygodnie roboty do przeglądania. Wiadomo, Iwonko, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Dostałem też, moi kochani, od Daniela i Natalii z kanału Wyczochrani paczuchę prosto z Niemiec. Trochę tu już brakuje, no bo wiadomo. Słuchajcie, fantastyczne weki z czyszczenia domu, jak dobrze pamiętam. Daniel pokazywał mi zdjęcia, wysyłał SMS-em. Ten wek leci zaraz na półkę. Tu jest taki piękny napis: Lusatia i ma uchwyty. Coś podobnego, co w Opolskim wyjąłem, ale nie zabrałem, bo był z konserwami. Jedna niestety się potukła, ale ona była z Adlerhutte. Ja taką mam. To nie ta, oczywiście. Nic się nie stało. Kochani, dostałem też zapałeczki. To są w ogóle przydziałowe zapałki Wehrmachtu, produkowane w przedwojennym Sianowie. Sianów był niemiecki. Mam gdzieś nawet zdjęcie, jak żołnierz Wehrmachtu fajeczkę odpala właśnie od tych zapałek. Są one tam fajnie widoczne. Takie widzicie. Smakołyki. Daniel zadbał też o, kurde, jedną ręką ciężko, o rozbióreczki. Zobaczcie, końcóweczki, bity, torksy i inne tam na przedłużkach. Także teraz żadna śrubka przy naprawie mi się nie oprze. I tu ciekawostka, Daniel, wysłałeś mi 2 klucze do naprawy. Do napraw. To jest klucz kolejowy 13 na 17. Każdy maszynista, który jeździł na EN57, czyli sławetnym kiblu, musiał taki mieć w swoim plecaku. Znaczy musiał, no, powinien mieć, jak chciał jeździć. 13 bodajże wchodziło się do szafy, a 17 spuszczało się powietrze z obwodu powietrznego pantografu. Jak dobrze pamiętam, bo no ja już nie mam EN57, także a pamięć, wiadomo, mózg nie zapamiętuje rzeczy, które są mu niepotrzebne. Świetne zapałeczki, kochani, te i te były produkowane w Czechowicach. Te chyba też, ale te są bardziej współczesne, to są lata 90. To jest mega niedraśnięte nawet. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Bardzo Wam dziękuję za kapsle, za miodek. Ta paczka była bardziej bogata, ale no, co mam Wam powiedzieć? Został tylko miód. Także, kochani, dziękuję Wam strasznie. I co? Pozdrawiam. No i lecimy. Może będzie jakaś dalsza część filmu. Tak, moi kochani. Świeczuszka od Maćka się pali. Jest na polu minus 12. Tylko nad ranem było minus 19, minus 20, różnie tam pokazywały. Kawunia się gotuje. A, wychodź. Jest. Jest. Co wam chciałem pokazać? Dostałem ostatnio takiego sprzęta marki, nie wiem jakiej marki. Weźmy na przykład amerykańską żegotę i zobaczcie, co się dzieje. Słyszycie ten dźwięk? Coś pięknego. Także będzie umilacz czasu. Kiedyś Fabi, nasz wielki elektronik, pozdro Fabian, naprawiał mi boomboxa. Oczywiście boombox chodzi. Troszkę gorszy dźwięk od tego daje, jeśli chodzi o kasetę, ale ogólnie wszystko śmiga, wszystko fajnie. Co wam chciałem pokazać jeszcze? No i telefon mi przerwał. Słuchajcie, kawunia w tym czasie pękła. Kurde, łapie mi tego, ale żywy ogień to jest to. Co wam chciałem powiedzieć? Wpadły mi ostatnio w łapy takie rzeczy. Olej silnikowy. Zważajcie, by plomba przy nakręt. Co? Coś nakrętką nie była uszkodzona. Powiem Wam, CPN, cena 105 zł. Nie mam pojęcia, jakie to są lata. Nie jest napisane, a przynajmniej ja nie chcę tego szorować, co to jest za rafineria.
Nie ma korka. Ktoś srebrzankę w tym chyba przechowywał. Jeśli ktoś zbiera, piszcie na maila. Uj, nie spadaj. Tak to wygląda do wyczyszczenia. Takie mi wpadło. Pod spodem widać, że wszystko jest, tylko trzeba wyczyścić. Piszcie na maila, jak ktoś zbiera takie cuda. Co jeszcze? Taki wieszak mam. O, to jest rękodzieło. No, stój kawunia. Rękodzieło. To jest jakaś metaloplastyka. Tak to wygląda. Nie chcę być już więcej kurą. Wolę być orłem. Także kury się pozbywam. Jak ktoś jest zainteresowany, piszcie na maila. Przesyłka oczywiście po stronie kupującego. Mam jeszcze jedną rzecz. Dostałem ostatnio takiego oto górnika. Zobaczcie, z 2003 roku. To jest kufel Solidarność 80. Przykrywka kufla jest hełmem górniczym. Tak się to prezentuje. KWK Silesia. Jeśli ktoś jest zainteresowany, 30 zł plus koszt przesyłki i leci do niego. Piszcie na maila, nie piszcie mi w komentarzach, proszę. Tu jest taki gość. Piszcie mi maila, nie w komentarzach. A jeszcze co wam chciałem pokazać. To, co ostatnio wyjąłem ręcznie ze znalezionego tam zrzutowiska, z wysypiska, jak to zwał, tak zwał, to Jarek do mnie zadzwonił, Sandacz Czwa, pozdro Jarku, że to jest Radlina albo Rydlina, kurde, nie pamiętam, literówka mi się może wkraść, to jest od Uzdy, jak dobrze pamiętam. Jarek ma tego naprawdę pokaźną kolekcję, prezentuje się to świetnie i wyobraźcie sobie, że, bo to jest mosiądz, Jarek do mnie zadzwonił, to już było w wiaderku do huty, nie? Z mosiądzem, także wyjąłem, nie czyszczę, nic z tym nie robię, Jarek sobie to odbierze, bo jak tu będzie kiedyś porządek, to Jarek chce wpaść na kawunię, ja zapraszam oczywiście. Jarek chyba szybciej u mnie w domu wypijemy. No nieważne, taka ciekawostka, to jest ręcznie wyjęte od, to jest konina tak zwana, nie? Tak to wygląda. Ma lekko. Wiecie co? To chyba tak nie pójdzie. Ta folia tam to nieźle trzyma. Jak są cieńsze, to się tak da. Także czeka mnie syzyfowa praca. Nie syzyfowa. Praca mnicha buddyjskiego. Idę to wszystko poodwijać i zważymy, zobaczymy, ile to miedziuchy oddało, bo całość ważyła 3,5 kilo. No, powiem wam, że obejrzałem 15-minutowy odcinek u Lucky Luke'a. Myślałem, że to już koniec, że dalej jest tylko rdzeń, ale jest jeszcze jedna ta, także jeszcze jedna cewka. Wziąłem się za odcinek u Marcina z kanału Tam na Dnie. Może zejdzie w trakcie tego odcinka. Choć wątpię, teraz już wiem, że niepotrzebnie nawalałem młotem, bo tu widzicie, co się robi. No dobra, jedziemy z tematem. Tak, sterta rośnie, ale idzie ku lepszemu. Był Lucky Luke, był Tam na Dnie kanał Marcin, teraz wpadł Maniek, wszystko się przyda. No jeszcze tyle, muszę jeszcze jakiś film zapodać. No to lecimy z tematem. No i nareszcie powiem wam, polityką aż żem się zaczął interesować. Puściłem sobie film o polityce, także tak to wygląda, to leci na złom, a to zaraz będziemy ważyli. No i udało mi się sformować taką kulę. Z tego mamy zeróweczkę. No fajnie, że się zważyło. Ło kurczę! 1430, 45 zł, no 4 dyszki, zobaczcie, kurde, ładny wynik, czyli tu powinno zostać 2 kilo, tak? Trochę się tego boję, wiecie, bo no 2200, to jest tu złapane tylko takim, no gdzieś tam złapane tylko takim, o tutaj spawikiem. A jak to puści, to leci jak sprężyna. Bzzz, wiecie, podcina gardło, te sprawy. Także ładnie. Tu jest 2,30. Tu jest 40. No ładnie, ładnie. No i chyba już się nie zmieści.
jak to Piotr napisał. Piotrze, pozdrawiam cię. Za lekki jestem do ugniatania miedzi. O, Maniek, cześć. Ale chcesz mi pomóc? Wiadro waży z 15 kilo. No teraz to już więcej, z 16. Także mam prośbę do was. Cześć, Maniusiak. Mój wierny widz Jarek Szyszka, a ma pewne problemy, nie chce się zagłębiać. Napiszcie mu ciepłe słowo w komentarzach, proszę was bardzo. Jarek, pozdrawiam cię, trzymaj się, bądź twardy. No i ogólnie, trzymajcie się, papaty.